Jezus, niesłusznie skazany, to był dziwny sąd. Właściwie nic nie było prawdą, ale wyrok zapadł, wyrok śmierci. Ponieważ Chrystus głosił prawdę, a nie zawsze prawda jest mile przyjmowana. Nie zawsze prawda potrafi sprawić, że ktoś idzie za prawdą. Często ludzie żyją w zakłamaniu, nie chcą prawdy. Jezu, zostałeś skazany. Przy tej stacji chcę teraz pomyśleć o moich wyrokach, które nieraz wystawiłem drugiemu człowiekowi. O niesprawiedliwych wyrokach. Jakże często osądzałem innych. Jakże często skazywałem, może nie na śmierć, ale na pośmiewisko, na szyderstwo, na wzgardę, może na nienawiść, brak pomocy, brak miłości. Za te wszystkie moje skazywania drugiego człowieka chcę Cię, Jezu, przeprosić. I kiedy rozpoczynamy te misje święte, chcę postanowić, że w moim życiu nie będzie tych złych wyroków, że nie będę sądził drugiego człowieka. Krzyżu Chrystusa, Boże pochwalony, na wieczne czasy Boże pozdrowiony. Gdzie Bóg, Król świata całego, dokonał życia swojego. Gdzie Bóg, Król świata całego, dokonał życia swojego. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Każdy, kto chce mnie naśladować, niech weźmie swój krzyż każdego dnia na ramiona. Jezu Chryste, a my ludzie tych nowoczesnych czasów tak nie lubimy krzyża. A po co to cierpieć? A niech będzie lekko z uśmiechem. Niech będą tylko tańce, niech będzie tylko radość. A krzyża niech nie będzie. Niech będą lekarze, niech będą nowe środki, niech będzie pomoc, żeby tak nie było krzyża. A Ty wciąż, Jezu, mówisz, każdy, kto chce mnie naśladować, niech weźmie swój krzyż każdego dnia. Wziąłeś, Jezu, krzyż na swoje ramiona. Krzyż grzechu, złości, niesprawiedliwości, to inni byli winni, ale Ty dźwigałeś krzyż. Jezu, naucz mnie, bym nigdy w życiu od krzyża nie uciekał. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stajemy przy kolejnej stacji. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Bardzo szybko minął entuzjazm. Zabrakło sił, potknięcie i upadek. Jakże często w naszym życiu tak samo. Człowiek ma ideały,
nieraz postanowienia wielkie. Często mamy plany na życie i oto wszystko upada. Znowu się nie udało. I to takie smutne. I tak ciężko się podnieść z tego wszystkiego. No bo przecież chciałem. Przecież chciałem się poprawić, chciałem zmienić, chciałem dobrze żyć. Jednak się nie udało. Panie Jezu, Ty, który powstałeś z upadku, by iść dalej, by dźwigać ten krzyż, wspomóż każdego z nas. Wspomóż wszystkich, którzy pragną iść za Tobą. A często się tak nie udaje. Często się te grzechy pojawiają. I plany nieraz nasze nic nie znaczą. Jezu, wspomóż nas, byśmy się nie załamywali z upadku. Byśmy powstawali. Niech te misje święte będą okazją do powstania dla wielu w tej parafii. Prosimy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Serce było pełne niepokoju. Co się teraz dzieje? Dlaczego tak wygląda życie mojego dziecka? Ale przecież to serce było pełne nadziei. Nic złego mój syn nie zrobił. To wszystko z woli Pana Boga. Dobrze żył. Ludziom chce pomagać. To wszystko, co robi, robi dla dobra drugiego człowieka, by z Bogiem móc iść przez te miłość króla chwał, o miłość Bożą w sercu swym dzisiaj dał. Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam, tą miłością coraz bardziej kocham Cię. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Mógł jeszcze tylu uznać, ale Jego ręce przybite do krzyża. Jego nogi przybite do krzyża. Tak często my planujemy na przyszłość. Może tak wiele chcemy zrobić, czegoś wielkiego dokonać. Ale czas się kończy. Nic się nie dzieje wiecznie. I tutaj na ziemi kiedyś też my musimy skończyć swoje życie. Przy tej stacji chcę Cię, Jezu, przeprosić za to, że zapominam o tym. Że często żyję tak, jakby to życie miało się nigdy nie kończyć tutaj na ziemi. Jakby na ziemi miało się żyć wiecznie. Święta krew, Jego krew, święta krew z Golgoty. Bo na końcu będzie tak, jak chce Pan Bóg. Bo ostatnie słowo nie należy do ludzi. Ostatnie słowo należy do Pana Boga. I choćby cały świat stanął ramię w ramię, to i tak Bóg powie ostatnie słowo. A dzisiaj tak wiele osób chciałoby uciszyć ten Kościół. A dziś wiele osób mówi, nie będzie już Jezusa, który mówi w Kościele. A dzisiaj to będzie taki świat, jak ludzie go kupią, urządzą, zrobią. Tak jak ludzie zobaczą, jak to gdzieś indziej jest i w ten sposób to wszystko zbudują.
A to nieprawda. Ostatnie słowo należy do Pana Boga. I będzie tak, jak Pan Bóg chce. Dziecko musi pojechać. Ruszymy w procesji z krzyżem. Krzyż na samym początku, my wszyscy za krzyżem. Dookoła kościoła przejdziemy w procesji, śpiewając pieśni. Wrócimy na to samo miejsce i postawimy krzyż misyjny. Wtedy będzie poświęcenie krzyża, króciutka adoracja, ucałowanie krzyża przez księży i przez ministrantów, a wszyscy inni potem po wyjściu z kościoła, po mszy świętej, ucałujemy krzyż. Natomiast zaraz po tej krótkiej adoracji udamy się w procesji do kościoła na sprawowanie mszy świętej. Więc tak będzie wyglądało to nasze nabożeństwo. Teraz odmówmy 1/10 różańca, dziękując Bogu za te misje święte, przygotowując się do przyjęcia Matki Bożej jutro. Prośmy o dobrą pogodę, prośmy o siły dla nas i potrzebne łaski, żebyśmy dobrze przeżyli tę dobę nawiedzenia. Zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Na krzyżu Chrystus zwyciężył śmierć i szatana i zmartwychwstał. Zmartwychwstał, aby dać nam życie. Módlmy się, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj
odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, ona Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, ona Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. I pójdziemy dopiero za krzyżem wszyscy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I słowem Twoim. Siostry, bracia, chcemy w koło Kościoła iść z tym krzyżem. Z tym krzyżem, który stanie tutaj, aby świadczyć, aby być świadkiem tego wszystkiego, co się wydarzyło podczas tych misji świętych. Będzie on świadkiem naszych postanowień, naszych dobrych intencji, naszych spowiedzi, świadkiem tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło i w świątyni, i w naszych sercach. Więc z radością wyruszmy w tę procesję, w koło Kościoła, idźmy za krzyżem, na którym Jezus oddał swoje życie. Proszę mężczyzn, by wzięli na swoje ramiona krzyż i wszyscy wierni za krzyżem, wszyscy wierni dopiero się udają. Na początku ministranci, kapłani też za krzyżem. Krzyżu Chrystusa bądź pochwalony na wieczne czasy bądź pozdrowiony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew Cię skropiła, która nas grzechów pomyła. Ta sama krew Cię skropiła, która nas grzechów obmyła. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Wtedy moc płynie i męstwo, Tobie jest nasze zwycięstwo. Słodkie drzewo, słodkie goście, owoc nosiło. Swój człon tak rozpięty, od niej teraz ona skrowa. Tutaj przestawcie, tak, tak, tak. Tutaj tu. Nie obracaj się, nie. Ale to
Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Kolejny już wiem, jeżeli chcesz mnie zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Kolejny już ja nawet nie wiedziałem, że on tak szybko stanie. Jak ładnie stanie. Krzyż został postawiony dzięki Panu Bogu i dzięki Panom. Przejdźmy trochę dalej, aż tam pod wejście boczne kościoła, żeby widzieć krzyż. Przejdźmy dalej. Bóg zapłać tym, którzy ten krzyż wykonali. I tego Jezusa, który będzie świadkiem, patrząc na nas z wysokości krzyża. Niech Bóg wynagrodzi wykonawcom, ofiarodawcom tego krzyża. Chcemy teraz dokonać poświęcenia krzyża misyjnego. Wszystkich tych krzyży, które przynieśliśmy ze sobą. Weźmy w dłonie nasze krzyże, podnieśmy do góry. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, stworzył niebo i ziemię. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Pan z wami i z duchem twoim. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty uświęconym drzewem krzyża, które przedtem było narzędziem tracenia przestępców, posłużyłeś się do przywrócenia życia odkupionym. Spraw, prosimy, aby Twój lud wezwany, naznaczony znakiem krzyża, doznawał jego zbawczej mocy. Niech krzyż utwierdza w nas wiarę, umacnia nadzieję, rozbudza miłość, przynagla do pełnienia dobrych uczynków. Niech pomaga zwyciężać wrogów, ochrania pola, chroni miasta i wioski i strzeże naszych domów. Niech pasterze zachowują bezpiecznie swoją owczarnię mocą tego krzyża, który przez zwycięstwo Bożego Baranka stał się dla świata znakiem zbawienia. Niech ten znak krzyża będzie poświęcony, a błogosławieństwo z Twego owego drzewa, na którym zawisło zbawienie świata, niech będzie w tym krzyżu, aby ci, co przed nim będą się modlić i kłaniać ze względu na Pana Boga naszego, otrzymali obfite zdrowie ciała i duszy. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Jeszcze poświęcę wszystkie krzyże, które my mamy ze sobą. Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś jednorodzonego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił. Wejrzyj łaskawie na nas, którzy pragniemy uczcić znak naszego zbawienia. Mocą Twoją, Panie, i modlitwą Twego Kościoła, niech będzie pobłogosławiony i poświęcony ten krzyż i wszystkie krzyże, które przynieśliśmy ze sobą, które wierni przynieśli ze sobą. Zbawicielu nasz, przez mękę i krzyż Twój, krzyż stał się dla nas znakiem zbawienia. Twój krzyż jest dla zmartwychwstania życia. Dlatego znak krzyża stawiamy na mogiłach naszych zmarłych. Twój krzyż, Panie, jest mocą w naszych codziennych utrudzeniach, czytelnym znakiem Twojej miłości. Chcemy, żeby był obecny w naszych domach, Twoimi krzyżami stojącymi pośród dróg i tymi, które na co dzień przychodzić, widać Twoim wiernym, uświęcona jest nasza ziemia. Krzyżem Twoim, Panie, zostaliśmy naznaczeni na Chrzcie Świętym, pokropienie krzyża, a także okadzenie krzyża. Pokropimy także nasze krzyże, które zawisną w naszych domach. Teraz okadzenie krzyża będzie króciutka adoracja. 3 razy przyklękniemy przed krzyżem. Oddajmy cześć krzyżowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Gdy Pan zbawi mi Cię.
ale nie kończy nasze, się nasze bycie tutaj, gdzie tyle chce sam Pan Bóg powiedzieć każdej i każdemu z nas. Ale te 6 dni błyskawicznie minęły. W miniony piątek rozpoczynaliśmy naszą misyjną drogę, dźwigając krzyż nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Tak szybko minęło te 6 dni i oto dzisiaj kończymy misję święte. Więc jeśli 6 dni tak szybko minęło, to co dopiero ta doba nawiedzenia naszej parafii, którą jutro chcemy rozpocząć i przeżyć. Tak szybko płynie ludzkie życie tutaj na ziemi. Tak szybko przebiegają przeróżne słowa, które Bóg sam, czy też przez innych ludzi chce do nas skierować. Tak szybko przemyka to nasze życie między palcami. Takie straszliwe tempo, jak się człowiek nie obejrzy, jeśli gdzieś nie zwróci na coś uwagi, tak szybko to potrafi przemknąć tuż obok nas, a potem już tylko żałować człowiekowi zostaje, że nie mógł ze wszystkiego, co dobre tutaj na ziemi skorzystać. Lecz przecież nie kończy się nasze życie. To prawda, że kończą się misyjne spotkania. To prawda, że na pewno bardzo szybko ta doba nawiedzenia naszej parafii przez obraz Maryi upłynie. Ale my dalej w życie będziemy musieli iść. My dalej będziemy musieli jeszcze z tyloma ludźmi się spotkać. Dalej będziemy musieli jeszcze tyle różnych spraw załatwić. W dalszym ciągu staniemy wśród tych kłopotów i trudności. Jakże często nasze serce będzie się pytało, w którą stronę w naszym życiu. Lęka się nasze serce. Będzie do czego wracać, będzie co wspominać. Będzie te wspaniałe, cudowne chwile można, które tu w misjach, w tej dobie nawiedzenia przeżyjemy, przypominać sobie. Ale kto dalej nam powie, jak to życie powinno wyglądać? Kto będzie nas utwierdzał w tym, co dobre? Kto będzie nam dalej wskazywał te Boże drogi? Kto będzie dalej nam w tym zamieszanym świecie, w tych różnych głosach, które docierają z tego nowoczesnego świata do naszych uszu i serca? Kto nam powie, co jest tą drogą Boga, zbawienia, żebyśmy dokonując tych dalszych wyborów? Siostro i bracie, kto będzie nas dalej uczył Bożych dróg? Kto będzie nam dalej wskazywał, jak powinno wyglądać nasze życie? Kto będzie drogowskazem na te resztę dni, które jeszcze z dobroci Pana Boga tu na tej ziemi otrzymaliśmy? Nieprzypadkowo, kochani, kończymy misję święte postawieniem krzyża. To nie jest tylko pamiątka. To nie jest tylko jedna z wielu uroczystości, która została do misji świętych dołączona. Siostry i bracie, po to został postawiony ten krzyż, żeby on dalej nas uczył życia. Po to dzisiaj tak czciliśmy i z takim szacunkiem wyśpiewywaliśmy pieśni pochwalne ku czci krzyża, by do niego się zwracać o mądrość na to dalsze nasze życie. To on teraz ma być naszym misjonarzem. To on ma być teraz naszym nauczycielem. To on ma być teraz drogowskazem na te resztę dni naszego życia po misjach świętych. Siostry, bracie, cudowne jest spojrzenie człowieka na krzyż. Jakże wielką mądrość na ludzkie dni życia tu na ziemi od krzyża można się nauczyć. Bo kiedy nie wiem, jaki w życiu obrać kierunek, bo kiedy nie wiem, co w życiu jest ważne, bo kiedy się zagubię, zaplątam, kiedy z bezradnością rozkładam swoje dłonie, kiedy kolejny raz zostałem wyśmiany, oszukany, kiedy kolejny raz ktoś powiedział mi przykre słowo, kiedy kolejny raz ktoś przeklął mnie, albo może uderzył, kiedy kolejny raz ktoś zaczyna mi mówić,
jak ten świat powinien wyglądać, a ja widzę, że w tych jego słowach zaczyna brzmieć ta prawda, którą on nam objawia, zupełnie inaczej niż to było do tej pory. Iż to ojciec i matka mówili mi, kiedy byłem małym dzieckiem, to wtedy trzeba nam przyjść pod krzyż. Kiedy nie wiesz, dokąd mają cię prowadzić twoje ludzkie nogi, to przyjdź i popatrz na krzyż. A krzyż Jezusa Chrystusa natychmiast będzie chciał tobie pokazać. Twoje nogi mają zaprowadzić cię do miejsca, gdzie razem z Jezusem Chrystusem, ze swoim Zbawicielem, złożysz swoje życie w ofierze Panu Bogu. Bo jaki ma sens twoja praca w zakładzie? Bo jaki sens mają godziny potu wylewane przy warsztacie pracy? Bo jaki sens ma twoje niespanie w nocy? Jaki sens ma twoje ślęczenie w szkole nad książką? Jaki sens ma twoje uprawianie pola, pieczenie chleba? Jaki sens ma każdy twój jeden gest uczyniony tu na ziemi? Jaki sens ma twoje wypowiadane słowo, jeśli ono razem z Jezusem Chrystusem jako ofiara swojego życia do nieba nie może być zawieziona? Po co twoje przejeżdżone kilometry, po co twoje przejechane tysiące kilometrów drogi w poszukiwaniu szczęścia, lepszego życia, jeśli do Boga miałoby cię nie do niego prowadzić? I po co taka pusta, bezładna, czcza bieganina, która miałaby zaprowadzić do nikąd, która miałaby być marnowaniem sił, bez celu życia tam z Bogiem wieczności i radości nieba? Siostry i bracie, krzyż będzie również uczył nas, że tylko Bóg może przebaczyć nasze grzechy. Tylko Bóg może odpuścić wszelkie zło, które człowiek w tym życiu popełnia. Tylko w Panu Bogu jest prawdziwe pojednanie, tylko w Panu Bogu jest prawdziwe słowo przebaczenia, tylko w Panu Bogu jest zgoda i zrozumienie, tylko w Bogu jest ta wielka dobroć, która każe zapomnieć o sobie po to, by tym najbliższym, by tym innym ludziom ofiarować potrzebne im do życia dobro, szczęście i miłość. Więc kiedy będą cię przeklinać, a tobie może wyrwie się ze złości słowo odpowiedzi, bo jak żyć wśród takich ludzi, którzy kłamią, oszukują, przeklinają, i może już człowiek zwątpić i może mu sił zabraknąć. Ale przecież nie tędy droga, by świat stawał się szczęśliwy, by złem na zło odpłacać. Zło dobrem zwycięży. Stań pod krzyżem, jeśli grzech zacznie znowu cię wciągać w wir nieszczęścia i zła. Przyjdź i pomyśl o tym, że tu pod tym krzyżem Bóg łaskę odpustu pragnie również tobie ofiarować. Nie tylko odpuszcza tobie Bóg grzechy, ale również Pan Bóg chce wszystkie kary, jakie za grzechy zaciągasz, tobie darować przez odpust. W dniu dzisiejszym zyskamy odpust zupełny. Wszystkie osoby, które się wyspowiadały, przyjęły komunię świętą, wyznają swoją wiarę. Ale możemy zyskać ten odpust również wtedy, kiedy dziś podejdziemy pod ten krzyż i ten krzyż ucałujemy, uczcimy i tam pomodlimy się Bogu. Chcielibyśmy to powiedzieć tak, jakbyśmy oblicze samego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Niech to nie będą jakieś tylko przez usta powiedziane słowa, ale niech będzie to szczera prawda wypowiedziana w moim sercu w obecności samego Pana Boga. Bo dziś skończyliśmy misję, ale myślę, że dziś to nabożeństwo, to rozgrzanie naszych serc do czerwoności po to, byśmy jutro tutaj, jeśli tylko możliwe,
byli już o godzinie 16. Przyjdźmy tutaj jutro na nabożeństwo oczekiwania o godzinie 16. Jeśli tylko możliwe, zbierzmy kogo się da. Zaprośmy, nie tylko z naszej parafii, ale wszystkich ludzi dobrej woli, po to, byśmy jutro mogli tutaj, w kościele, już o 16 w naszym nabożeństwie, wyczekiwać tej chwili przyjścia Jasnej Góry do miejscowości Kijów. Tak, kochani, jutro od godziny 17 nasza parafia będzie Częstochową. Będziemy mieć dokładnie ten sam obraz w kopii jasnogórskiego obrazu, co prawda, ale przecież wierzymy, że będzie Maryja, tak jak tam, w Częstochowie, z dobrocią serca, z tymi wszystkimi darami, z modlitwą do Jezusa, do Boga kierowaną tutaj u nas. Więc śmiało możemy zapraszać jutro tutaj do nas wszystkich, jak do Częstochowy. To nie my tym razem jedziemy do Częstochowy, ale Częstochowa przyjeżdża do nas. Chcielibyśmy o tym pamiętać i chcielibyśmy nie przegapić tej chwili. Wszyscy spieszymy do kościoła. O godzinie 17 przybędzie Matka Boża. Tam na skrzyżowaniu dróg ją przywitamy. Wyjdziemy z kościoła z procesją, dojdziemy na miejsce oczekiwania, by tam już wkrótce o godziny 17 wyczekiwać na przyjazd samochodu kaplicy. Później z procesją wejdziemy tutaj do świątyni i tu będzie ceremonia powitania. Tutaj będziemy pod przewodnictwem księdza biskupa sprawować jutro naszą mszę świętą. Wam wszystkim, kochani, za każdy wkład, za każdy dar, za najmniejsze dobro, które tutaj włożyliście w to nasze wspólne, misyjne kroczenie Bożymi drogami, serdeczne podziękowanie uzdrawiać. Uzdrawiać za wiarę, która kazała wam tutaj przychodzić, na którą my mogliśmy umacniać nasze serce. Niektórzy mają daleko do kościoła. Ale to tak jakoś przedziwnie jest, że bardzo często im kto ma dalej do kościoła, im go więcej to kosztuje, tym częściej w tym kościele jest. Więc za ten trud, tam wszystkim, którzy z takich odległości tutaj przybywaliście, za to uczynienie wszystkiego dla Pana Boga, by być razem z Nim, by być z Jego Matką, składamy serdeczne mu zapłać. Rozpocznie się peregrynacja kopii cudownego obrazu jasnogórskiego.
przez ponad rok, do 13 września następnego roku, w parafiach naszej diecezji będziemy przeżywać nasz czas nawiedzenia. To spotkanie ze świętą ikoną będzie okazją do odnowy życia i ducha wiary w naszych wspólnotach, do nawrócenia i do zachwytu nowością Ewangelii, do odkrycia autentycznej wolności na miarę tak Maryi. Pamiętamy, że idea pierwszej peregrynacji kopii obrazu jasnogórskiego zrodziła się, kiedy kardynał Stefan Wyszyński był więziony przez komunistów. Wówczas to powstała myśl o wielkiej nowennie przygotowującej do obchodów tysiąclecia chrztu Polski oraz o odnowieniu ślubów jasnogórskich. W ramach tej nowenny od 1957 roku kopia obrazu jasnogórskiego wędrowała po parafiach. Od tamtych dni minęło 50 lat. Zmieniły się pokolenia, zmieniły się czas. Wracamy jednak do inicjatywy peregrynacji, ponieważ w Maryi widzimy ikonę najdoskonalszego ucznia Chrystusa i naszą Matkę. Wraz z nią i za jej wstawiennictwem chcemy odkrywać Chrystusa, który jest Panem wszystkich czasów. Niech obudzą w nas ducha wiary i zaangażowania w głębokie przeżycie tych dni, które z pewnością mogą być pełne łask. Wszystkim diecezjanom oraz tym, którzy natrudzili się w przygotowaniu tej płyty, z serca błogosławię. Wszystkim szczęść Boże.
Przeżyć religijnych związanych z nawiedzeniem. Wszystkie pisma kierowane do władz o uwolnienie obrazu nie dawały jednak żadnego rezultatu. Nawet po wypadkach grudniowych w 70 roku nowe kierownictwo odpowiadało, że nie widzi podstaw do zmiany dawnej decyzji. Trzeba więc było szukać innego rozwiązania. To inne rozwiązanie jest właśnie dziełem księdza Józefa Wójcika, ówczesnego wikariusza parafii mariackiej w Radomiu. To on postanowił wykraść obraz po konsultacji z księdzem prymasem. 13 czerwca 72 roku przeprowadzono samą operację wykradzenia obrazu z Jasnej Góry. Tak o tym pisze sam ksiądz Wójcik. W kaplicy cudownej odsłaniają już obraz, słychać fanfary. My z obrazem opuszczamy kaplicę świętego Pawła. Jesteśmy już przy samym wyjściu z bazyliki. Wpada na nas cała fala zdążających na odsłonięcie ludzi. Siostra krzyczy, przepraszam, ludzie ustępują nam miejsca i ktoś krzyczy, pomóżcie, bo księża dźwigają obraz. Ktoś nam pomógł. Przez tę falę wydostaliśmy się na zewnątrz i bardzo szybko znaleźliśmy się przy samochodzie. W Starej Nysie siostry przewiozły szczęśliwie obraz do Radomia. Wykradziony obraz księża ukryli na plebanii. Od uroczystości nawiedzenia w Radomiu dzieliło jeszcze kilka dni. Były to dni wielkiego niepokoju. W każdej chwili należało się spodziewać rewizji na plebanii, ale na szczęście wszystko skończyło się pomyślnie. 18 czerwca 72 roku, po 6 latach, nagle obraz pojawił się na szlaku peregrynacyjnym. Gdyśmy wynieśli obraz z ukrycia, pisze o tym dniu ksiądz Wójcik, wrażenie było przeogromne. Ksiądz prymas na widok obrazu miał łzy w oczach. Ze czcią ucałował obraz.
Podobnie tę chwilę przeżył ksiądz kardynał Wojtyła. Dał znak, abym się przybliżył i powiedział: oj ludzie, ludzie, jak byście to zrobili? Ludzie płakali i klękali, bo nie wierzyli własnym oczom. Tak więc dzień 18 czerwca 72 roku był znowu radosnym dniem w historii peregrynacji. Obraz Matki Bożej już bez przeszkód wędrował przez diecezję do roku 80. Przez 23 lata pielgrzymowania Maryja nawiedziła 7150 parafii i ponad 8000 kościołów i kaplic. Wszędzie zgotowano jej przyjęcie godne Królowej Polski. Zaśpiewamy, drodzy, Gwiazdo Śliczna Wspaniała. Gwiazdo Śliczna nabożeństwo oczekiwania. Już za chwilę uformujemy procesję, wyruszymy w tej procesji na powitanie Matki Bożej w Jasnogórskiej ikonie. Tylko jeszcze kilka słów o tej naszej, kochani, obecnej peregrynacji. Bo przecież ona jest kontynuacją tamtej, która trwała 23 lata. Rozpoczęła się w 85 roku, trwa już 22 lata. Jest ona powtórzeniem tamtego nawiedzenia, ale jest właśnie jakby testamentem wielkiego prymasa tysiąclecia, który w 81 roku modlił się do Matki Bożej tymi słowami: dziękuję Ci, że 20 lat chodziłaś ze mną po Polsce. 20 lat wędrujesz po Polsce, po diecezjach i parafiach. Niech ta wędrówka nadal nie ustaje, a gdy się skończy, niech zacznie się na nowo, abyś stale krążyła po Polsce, bo tam... Thank you.
Thank you.
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Niewiastami i błogosławiony owoc żywota. Matka Boża przyjechała do naszej parafii. Samochód kaplica jest już razem z nami. Maryja jest razem z nami. Drzwi samochodu kaplicy się otwierają. Za chwileczkę strażacy wezmą Maryję na swoje ramiona. Dziećmi Twymi bądź na drogach
Tylko lubię Bożego
wyraz wdzięczności za te dobre nawiedzenia, za dary wygłoszone u Boga. A my usłyszymy teraz słowa powitania Maryi przez naszego księdza proboszcza. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w Duchu Świętym Ciebie, Bogu Rodzico, Dziewico Nazaretu, napełnił wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. Wybrana na Jego Matkę została z nim i przez Niego odkupiona bardziej niż ktokolwiek z ludzi. W swoim jasnogórskim obrazie dziesiątym Jezus na ręku chodzisz w progi naszej wspólnoty parafialnej, w prog naszych rodzin i wspólnot. Z wielką radością i tam, gdzie w progach naszej parafii wołamy: bądź pozdrowiona, córko Boga Ojca. Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego. Bądź pozdrowiona, oblubienico Ducha Świętego. Bądź pozdrowiona, przybytku Trójcy Najświętszy. Przybywasz do nas z tego szczególnego miejsca, jakim jest Jasna Góra Zwycięstwa, aby po raz kolejny usłuchiwać się, podzielić nasze troski i niepokoje, by umocnić nas wierze i nadziei, życiem o prawdę i dobra nad wszelkim kłamstwem i nienawiścią. Prowadź nas do Syna Twego, który jest jedynym odkupicielem człowieka i świata. Prowadź nas do swego Syna, który jest drogą, prawdą i życiem. Prowadź nas do swego Syna, który jest działem w swoim kościele. Prowadź nas do swego Syna, który przygotował na miejsce dom swojego Ojca. Słowa powitania wypowiedzą teraz. Matko Najświętsza, również wszystkie dzieci naszej parafii, Matko nasza, która jesteś z nami, przez Twój jasnogórski obraz wspierasz nas w każdej chwili życia. Witamy Cię i pozdrawiamy. Z miłością spoglądamy na Ciebie. Od Ciebie chcemy się uczyć, jak być wiernymi Panu Jezusowi przez całe życie. Matko Najświętsza, która z taką miłością patrzyłaś na swojego Syna i troszkę się nim opiekowałaś, a On z ochotą spełnił każdą swoją prośbę. Będziemy takimi, gdy posłuchamy słów Pana Jezusa. Dlatego prosimy Cię, Matko, do Syna swego sprowadź. Słowa powitania skieruje teraz młodzież naszej parafii. Niepokalana Maryjo, Syna Sochowy, w godzinie powitania staje przed Tobą młodzież naszej parafii, która pragnie doświadczyć Twojej macierzyńskiej obecności i Tobie zawierzyć swoją przyszłość. Młodość domaga się nadziei. Współczesna rzeczywistość, która z taką presją oddziałuje na nasze życie, budzi niepewność jutra, przygniata nadmiarem obowiązków i narzuca styl życia czasem daleki od naszych chrześcijańskich wartości. W Twoje ręce składamy naszą przyszłość. Przyszłość naszego rozwoju w wartościach, naszej trudnej wolności i wyborów, naszego zdobywania wiedzy i mądrości. Wpatrujemy się w Twoje święte oblicze, noszące doświadczenie pięknej miłości i wołamy słowami poety Jana Lemoja. Matko Boska, często Boska, ubrana perłami, cała w złocie i brylantach, mówi się za nami. Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie, i w kościele, i w sklepiku, i w pięknej komnacie, w ręku tego, co umiera.
Ojcową dzieci, przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. Matko najkochańsza, mamy nadzieję, że ubogaceni Twoją obecnością będziemy mocni, aby stać się nadzieją Kościoła i Ojczyzny, aby wpisać się właściwie w jutro historii zbawienia. Maryjo, prowadź nas do tego Syna, podstawę naszej nadziei. Kieruję teraz przedstawiciele naszych rodzin mieszkających w naszej parafii. Pani Jasnoludzka, Matko Kościoła, Królowa Rodzin, oto stają przed Tobą i Ciebie witają wszystkie rodziny naszej parafii. Chcemy Cię zaprosić do naszych domów, które są kościołami domowymi Twojego Syna. Z wielkim wzruszeniem wołamy. Bądź pochwalona Mario Panno, Królowo Światu i Przestworzy. Ty, co dziewicą wiecznie będąc, zrodziłaś tego, który Cię stworzył. U dróg początku Pan Cię posiadł, pięknej miłości Matko żywa, który Cię stworzył, dom zbudował, gdzie mądrość Jego. Matko, do Twego nawiedzenia przygotowywaliśmy się przez wiele dni. Wierzymy, że dzięki nawiedzeniu zostanie w nas zbudowana wiara, wzmocniona nadzieja i rozpalona miłość do tego Syna i do każdego napotkanego człowieka. Miejscem budowania wspólnoty osób. Niech będzie szanowane w naszych rodzinach każde życie, od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Maryjo, prowadź nas do tego Syna, który jest dawcą wszelkiej łaski. Kwiaty przed obrazem składają przedstawiciele rodzin, przedstawiciele strażaków. Nasi przedstawiciele powitali Maryję, a my przed rozpoczęciem naszej wspólnej przyświętej jeszcze wszyscy razem przez wspólną śpiew modlitwę pełni nasz wspólny modlitewny śpiew. Yeah.
księżyców. Pan mnie stworzył, pracy dzieło jako początek swej mocy. Od dawna, od wieków jestem stworzona. Od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęła. Przed źródłami pełnymi wody. Zanim góry zostały założone. Przed pagórkami zaczęłam istnieć, nim ziemię i pola uczynił początek pył na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty ponad ziemią. Ja byłam przy nim mistrzynią. Rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co ducho jest czego. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. Oto słowo Boga.